Śląsk. Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia. Spełnij muzyczne marzenia swojego dziecka. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze prowadzi nabór dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat na rok szkolny 2017-2018. Więcej informacji w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu lub na stronie internetowej. Pamiętaj, muzyka rozwija, bawi i wychowuje. Do zobaczenia w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Jeleniej Górze. Spór o spalarnię w Kostrzyce. Na dzień dzisiejszy, po tych informacjach, które posiadamy, jesteśmy przeciwni odpaleniu tej spalarni. Temat wrocławskiego kongresu ciąg dalszy. Być może dojechać do Pragi. Przed nami święta Wielkiej Nocy. Wigilia paschalna, tajemnica zmartwychwstania, liturgia życia. Zaczynamy serwis informacyjny. Paweł Guszała, zapraszam. Odbyło się zapowiadane spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach, gdzie mieszkańcy gminy mogli dowiedzieć się więcej na temat nowo powstałej spalarni odpadów na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami. Czy to uspokoiło nastroje wśród społeczności lokalnej? Wydaje się, że tak łatwo. Tego konfliktu rozwiązać się nie da. Na spotkaniu z mieszkańcami stawiły się władze gminy, przedstawiciele Związku Gmin Karkonoskich oraz spółki Green Energy Power, czyli podmiotu, który będzie zarządzać zakładem w Kostrzycy. Wszyscy zapewniali, że nowoczesna spalarnia nie będzie uciążliwa ani dla środowiska naturalnego, ani dla społeczności lokalnej. Zapachów nie będzie, dymu też nie będzie. Będzie natomiast odrobina pary wodnej. Dzisiaj w trakcie prezentacji pokażemy jedno ze zdjęć, ujęć podczas jednego z testów, kiedy mieliśmy normalne parametry pracy instalacji, jak taka emisja wygląda. Ona wygląda całkowicie nieszkodliwie, że tak powiem, na oko. Tak? Natomiast oczywiście mamy to potwierdzone szczegółowymi badaniami, że nie może być inaczej. W spotkaniu brały udział również władze innych miejscowości sąsiadujących z gminą Mysłakowice. Jeżeli nowoczesna technologia ma pomóc w odbieraniu tych odpadów, zagospodarowywaniu tych odpadów, no to po prostu dowiedzmy się, jak, na czym ma to polegać i jeżeli wszelkiego rodzaju instytucje mówią, że jest bezpiecznie, no to ja liczę na to, że będzie bezpiecznie. To, co my tutaj robimy, to łączymy dwie technologie ze sobą przetwarzania odpadów z produkcją energii elektrycznej i to jest pierwsze połączenie tych dwóch technologii. Natomiast osobna one oczywiście funkcjonują w mniejszej skali. Ale tutaj akurat skalowanie nie jest jakimś olbrzymim problemem. Ale połączenie jest pierwsze. Połączenie tak, ale to są dwa sprawdzone elementy, które ze sobą łączymy. Także tu nie ma niebezpieczeństwa jakiegoś eksperymentowania z naszej strony. Trzeba przyznać, że frekwencja na spotkaniu nie dopisała. Jednak mieszkańcy, którzy tego dnia przybyli do Gminnego Ośrodka Kultury, nie kryli swojego negatywnego nastawienia do tej inwestycji.
Chcemy się dowiedzieć, jak to faktycznie będzie wyglądało, jak to faktycznie będzie funkcjonowało. Na dzień dzisiejszy z przekazu, który mamy, no niedobrze to, nie wróży to dobrze. Inwestycja taka w rejonie no, Karpacza, Karkonoskiego Parku Narodowego, w rejonie właściwie już w otulinie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, no to dla mnie jest jakieś nieporozumienie. W tej chwili to nie wiem, czy ci państwo mają pozwolenie, czy nie mają pozwolenia. Co chwilę występują o coś nowego. Wczoraj powiedzieli, że pirolizy nie będzie, wcześniej mówili, że będzie piroliza. No, czekamy na jakieś konkretne decyzje, konkretne informacje. My żeśmy przypadkowo się dowiedzieli, że w ogóle coś takiego w naszej gminie będzie uruchamiane. Co prawda istnieje w naszej gminie już wysypisko śmieci, ale my dążymy do tego, żeby to wysypisko jednak z czasem zlikwidować, bo tak to ma wyglądać. Przedstawiciele Związku Gmin Karkonoskich i spółki Green Energy Power szukają rozwiązań, które pozwoliłyby uzyskać społeczną akceptację tej inwestycji. Zaproponowaliśmy, żeby powołać taką radę społeczną, która będzie miała pełen wgląd tego, co się dzieje na terenie, jakie są wyniki. Będziemy informowali, na naszej stronie założymy, robimy taką zakładkę pokazującą, bo to systematyczne będą, jak ten proces w zakresie oddziaływania przebiega. I musimy stworzyć bezpieczny system, bo my też jesteśmy mieszkańcami tej ziemi. Mimo to w gminie Mysłakowice coraz częściej pojawiają się głosy o organizacji referendum w sprawie funkcjonowania zakładu wirowego przetwarzania odpadów komunalnych. O kierunkach rozwoju kolei oraz dolnośląskiej wsi rozmawiano podczas 3. Dolnośląskiego Forum Samorządowego. W jakiej są kondycji? Jakie zmiany planowane są w najbliższym czasie? O tym więcej powiemy w naszym materiale. Kluczowe pytanie to, co koleje dolnośląskie robią, aby zachęcić pasażerów do korzystania z tego właśnie środka transportu. Rośnie liczba nowego taboru, który pojawia się na trasach w Dolnym Śląsku. Poprawia się infrastruktura w postaci torów i pojawiają się dobre oferty, jeśli chodzi o ceny biletów. Te trzy kluczowe elementy pozwalają na przyciągnięcie pasażerów do pociągów, wyciągnięcie pasażerów z innych środków transportu. Ludzie przywracają swoją ufność do kolei. Koleje Dolnośląskie zanotowały w ciągu ostatnich 3 lat 3-krotny wzrost ilości pasażerów. Jak podkreślali paneliści, najważniejszy cel to inwestycje i wzmacnianie taboru kolei dolnośląskich. My jako Koleje Dolnośląskie dostosowujemy się z nowym taborem i kupujemy nowe pociągi, które w tym roku w grudniu wjadą na trasy za kwotę 260 milionów złotych. Także najistotniejsze jest, żeby był ten efekt synergii. Mocno pracujemy nad koleją aglomeracyjną. W tej chwili został uruchomiony już taki odcinek aglomeracyjny z Wojnowa. Pytamy, jakich zmian mieszkańcy Jeleniej Góry mogą spodziewać się w najbliższym czasie. Możemy się spodziewać zwiększenia nieznacznie ilości połączeń od grudnia tego roku z Wrocławiem. Przewidujemy także poprawę połączenia ze Szklarską Porębą, a w porozumieniu jeszcze z kolejami czeskimi również będzie łatwiejszy dostęp, żeby wjechać na teren Czech i być może dojechać do Pragi bezpośrednio ze Szklarskiej Poręby. Pracujemy nad tym, zobaczymy, czy to wyjdzie. Bezpieczne jest także połączenie z Libercem. Uczestniczyłem w negocjacjach. W negocjacjach również uczestniczył hetman kraju libereckiego Martin Puta, czyli to też świadczy o tym, jak ważny ten problem, skoro i hetman, i marszałek uczestniczą w negocjacjach pomiędzy przewoźnikami, że połączenia pomiędzy Libercem a Szklarską Porębą będą utrzymane. Kierunki rozwoju wsi dolnośląskiej to kolejny temat poruszony podczas forum samorządowego. Postępuje tak zwany proces desagraryzacji, czyli na przykład w ostatnich 12 latach prawie 2,5 miliona hektarów gruntów przestało pełnić funkcję gruntów rolnych. To jest jedna rzecz. Duża część mieszkańców miast przenosi się na wieś. Z kolei na wsi nie mówimy o jakiejś tam integracji społeczeństwa, mówimy bardziej o funkcjach takich trochę uzupełniających, sypialnianych. Ten proces ma swoją nazwę, nazywa się eksurbanizacją, czyli takim niekontrolowanym zawłaszczaniem terenów wiejskich poprzez miasta. Jest jedno niebezpieczeństwo, ale zarazem myślę, że to jest szansa. Bo przy podnoszeniu efektywności pracy w naszych gospodarstwach część z nas, duża część przedstawicieli, właścicieli gospodarstw będzie mogła prowadzić te gospodarstwa przy okazji pracy w innych dziedzinach gospodarki, w usługach być może, w różnych innych branżach.
będąc rolnikami, dwuzawodowcami, o których kiedyś tak uciekaliśmy. Także jest to według mnie szansa. Dolnośląska wieś boryka się z wieloma problemami, ale trzeba podkreślić fakt, że jest coraz bardziej zmechanizowana i zmodernizowana. Obchody paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęły się w czwartek wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, a zakończą się nabożeństwem nieszporów odprawianym w niedzielę wielkanocną. W tym czasie Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia, ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie. Wielki Piątek z tajemnicą wieczoru Wielkiego Czwartku, tajemnica ofiary, Eucharystia i to wszystko, co się wiąże z tajemnicą krzyża. Potem cisza Wielkiej Soboty i Wielka Noc Zmartwychwstania. Piękna polska nazwa, Wielkanoc, Noc Wielka. Coś się dzieje tej nocy i Wigilia Czuwania, czyli Wigilia Paschalna, najważniejsza uroczystość całego roku liturgicznego. W każdej parafii organizowane są w tym czasie nabożeństwa. Począwszy od mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, przez liturgię męki pańskiej, tak jak dzisiaj Wielki Piątek, wchodzimy w tajemnicę krzyża. Ta tajemnica krwi zbawczej zostaje nam ukazana, to co się łączy właśnie ściśle z Eucharystią, a potem właśnie ta cisza i spokój Wielkiej Soboty, błogosławieństwo pokarmów, w każdym kościele to się odbywa, ludzie licznie w tym też uczestniczą, aby pobłogosławić te pokarmy, które będziemy spożywać w niedzielę. Święta wielkanocne obchodzone są w Polsce niezwykle uroczyście, jak chyba żadne inne związane są z wieloma tradycjami i ludowymi obrzędami. Najbardziej znane i rozpowszechnione wśród wiernych to malowanie pisanek. Malujemy jajka od Wielkiego Czwartku. Powinny malować te jajka tradycyjnie kobiety. Mężczyźni w tym nie uczestniczą, bo nawet jeżeli podczas malowania jajek któryś wejdzie i popatrzy na te jajka ozdobione już, to te jajka tracą magiczną moc, a jajka posiadają magiczną moc. Pamiętajmy o tym, że to jest zaklęte życie. Ofiarowanie czerwonego jajka oznacza wyznanie miłości w polskiej kulturze tradycyjnej. Kolejnym ważnym elementem świętowania jest śmigus dyngus. Kiedyś wlewano nawet wiadro wody do łóżka dziewczynie. No to był rzeczywiście dramat, bo pościel musiała długo schnąć, znaczy siennik, to było jeszcze przed wojną. Albo wywlekano dziewczynę i wrzucano do płytkiego stawu gdzieś tam nieopodal opłotków. Dzisiaj może tak się nie dzieje, ale dziewczyna, która zostanie pominięta przez chłopaków i nieoblana danego roku, nie ma co liczyć na rychłe za mąż pójście. Wielkanocne obrzędy i symbole są bardzo stare, sięgają czasów początków chrześcijaństwa, kiedy to szczególnie wyraźnie podkreślano wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa i Jego rychłe nadejście jako Zbawiciela. Na koniec naszego serwisu zobaczmy, jak wyglądają święta Wielkiej Nocy po Jeleniogórsku. Aby to sprawdzić, udaliśmy się na krótką sondę uliczną. Wielkanoc tuż, dlatego nie mogliśmy odmówić sobie rozmowy z jeleniogórzanami na temat właśnie tego wyjątkowego święta. Pani zostanie w domu, czy wyjeżdża? Z rodziną w domu. Z rodziną w domu, proszę powiedzieć, oczywiście śniadanie tradycyjne będzie. Tak, dokładnie tak. A wcześniej będzie poświęcenie święconki? Jak najbardziej. I coś jeszcze? Jakieś tradycje macie u siebie? Nie, poświęcenie święconki w sobotę, w niedzielę śniadanko uroczyste, później spacerek, obiadek z rodziną. A ty chyba najbardziej lubisz śmigus dyngus, prawda? Tak. Oczywiście my zawsze rodzinnie spędzamy święta, bo to jest jedyny czas, kiedy wszyscy się zjeżdżają. Jest pełna chata ludzi, jak to się mówi, wtedy jest najprzyjemniej, wtedy święta są najpiękniejsze. Proszę powiedzieć, macie jakieś tradycje, które... Mamy malutkie chrzciny jeszcze w drugi dzień świąt. A to taki prezent od zajączka wielkanocnego, tak? Jak najbardziej. Tutaj siedzi zając. Świąteczny klimat przeniósł się również na ulicę. W rolach głównych oczywiście tradycyjne pisanki i wspomniane już zajączki. A propos tradycji. Jakich elementów nie może zabraknąć podczas jeleniogórskich świąt Wielkiej Nocy? No wszystko musi być, i pisanki, i koszyczek, święconka, i dzieci, rodzina. To jest uśmiechy na twarzach. No na pewno, dużo miłości, dużo miłości. Jak i dla wnuków, tak i dla dzieci. Pan zawsze jest barszczyk, taki biały barszczyk, zawsze jest kiełbaska, jest jajeczko, chrzan. To co takie baby są różne, mazurki, ciasteczka, Ania bardzo piecze pięknie.
więc spędzimy rodzinnie. No to przede wszystkim przeżywanie Triduum Paschalnego, a potem śniadanie wielkanocne, baranek, jajeczka. Wiadomo, dzielenie się tam jajkiem, święconką, no i spędzeniem czasu wspólnie. I nie może zabraknąć także życzeń. Wszystkim życzymy sobie dużo szczęścia, pokoju, radości, słońca. W Krakowie odbyło się podsumowanie 23. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Małopolska 2017, która z Zakopanego przeniesiona została do Szklarskiej Poręby na Polanę Jakoszycką. Ostatecznie sklasyfikowano 133 kluby, wśród nich zwyciężył Międzyszkolny Klub Sportowy Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra. A w klasyfikacji województw Dolny Śląsk zajął 3. miejsce. Na koniec w imieniu całej redakcji chciałbym życzyć Państwu wesołych świąt Wielkiej Nocy. Jutro widzimy się w wydarzeniach tygodnia, a we wtorek w serwisie informacyjnym. Do zobaczenia. Dzisiaj w konkursie do wygrania mamy pojedyncze zaproszenie na seans do kina Helios. Aby je wygrać, należy odpowiedzieć na pytanie. Na kiedy zaplanowane jest najbliższe kino kobiet w kinie Helios? Na prawidłową odpowiedź czekamy we wtorek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Więcej szczegółów na temat regulaminu konkursu można znaleźć na stronie www.tvdamieu. Wiosna, wiosna, ach to ty! Salon Grena zaprasza na wiosenne inspiracje. U nas znajdziesz bogaty wybór firan, zasłon, narzut, ręczników, rolet czy dodatków. W sprzedaży są również koce ze wzorami 3D. Masz swój własny pomysł? Przyjdź, a my zrealizujemy go dla Ciebie. Salon Grena przy ulicy Jasnej 12 w Jeleniej Górze zaprasza. Chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się w regionie? Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami lub interesują Cię ogłoszenia? W ostatni poniedziałek każdego miesiąca bezpłatnie rozdawana jest gazeta Jelonka.com w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy na terenie Jeleniej Góry i okolic. Sięgnij po sprawdzone źródło informacji. Tradycyjne materiały czy termalno? Mamy zwycięzcę. Termano. Super docieplenie polskiego domu.